Znam jej Paweł Kołodziej, dawno nie widziany, ale widzę, forma dobra. Tak, formę utrzymuję cały czas. Cześć, witam wszystkich. Także jestem w sporcie, jestem w ruchu, jestem w gazie. No właśnie, co robisz, to tam mniej więcej możemy obserwować na tych portalach społecznościowych. A powiedz, planujesz powrót na ring, czy to już jest temat zamknięty? To znaczy, temat nie jest zamknięty. Ja miałem teraz taki problem z wzrokiem, który parę miesięcy temu zrobiłem już ostateczną, mam nadzieję, korektę wzroku i będę już teraz mógł normalnie trenować. Jeżeli to się potwierdzi w moich najbliższych tam przygotowaniach z sesji sparingowych, to będę chciał wrócić, pożegnać się z kibicami jeszcze. Odezwał się ktoś w tej sprawie? Czy już masz jakiś plan na to? Tak. Mamy fajnego partnera takiego, który sfinansuje mój występ i chcę zrobić to w moim rodzinnym mieście w Krynicy Zdroju, bo tam mam najwięcej kibiców i no takich jeszcze większych szczegółów nie znam, bo nawet jeszcze po prostu spokojnie czekamy na razie, żeby zobaczyć, czy wszystko będzie dobrze, jak faktycznie wejdę w taki już mocniejszy trening, bo nie chcę wrócić i pożegnać się byle jak, ale jak już wracać, to zrobić to z przytupem i dlatego chcę zrobić to dobrze. Czyli rozumiem, że chcesz wrócić na swojej gali. Dlaczego o to pytam? Bo na przykład Polsat powiedział, że chętnie się zwiąże z zawodnikami, którzy są znani, a już może nie boksują, gdzieś są zapomniani. To znaczy, myślałem o swojej gali, ale jestem otwarty na współpracuję z Polsatem, jestem związany emocjonalnie też, bo całą swoją karierę zawodową to jednak toczyłem walki w Polsacie Sport, w Polsacie Otwartym. Kilka walk miałem wieczoru, także no zdecydowanie, jeśli bym miał kończyć swoje poczynania z boksem, to chciałbym zostać przy stacji, z którą całą karierę współpracowałem. Także jestem otwarty na te Polsat Boxing Night w przyszłości. Jeśli wszystko mówię, będzie dobrze, nie chcę tutaj od razu deszczy pod rynnę, przyjechałem i pytania są o walki. Ja przyjechałem tutaj wspierać mojego przyjaciela Artura, a na razie spokojnie, nie mówię nie, po prostu jeśli chodzi o moje występy bokserskie.